radością patrzeć w przyszłość. Idziemy bowiem słuszną drogą. Trwają przygotowania do zawieszenia na Pałacu Kultury ogromnych portretów przodowników pracy. Operację wywieszania portretów rozpoczęli alpiniści, którzy przygotowywali mocowania blisko 100 metrów nad ziemią. Przodownik pracy waży blisko 650 kg. Żeby warszawiacy mogli spojrzeć mu w oczy, 12 alpinistów przez 6 godzin mocowało go na Pałacu Kultury. Wystawa 802% normy przedstawia około 200 czerno-białych zdjęć dwóch fotografów dokumentujących pierwsze lata nowej huty, Henryka Makarewicza i Wiktora Pentala. Zdjęcia prezentowane są w wielkoformatowych powiększeniach. Widać na nich place budowy Nowej Huty, dzielnice z lotu ptaka, portrety budowniczych i przodowników pracy, mieszkańców Nowej Huty podczas codziennych zajęć. Nowochódzką rzeczywistość lat 40. i 50. dziś ogląda się tak, jak w krzywym zwierciadle. Przodownicy pracy, brygady tynkarek, perelowska moda i zwyczaje, takie między innymi zdjęcia są na wystawie 802% normy. 802% normy, której główną częścią są zdjęcia w sali marmurowej Pałacu Kultury i Nauki, przedstawiają portrety budowniczych krakowskiej dzielnicy, scenki rodzajowe z perelowskich potańcówek, basenów i delikatesów. Fotografie Makarewicza i Pentala zostały umieszczone także w przestrzeni miejskiej Warszawy, między innymi w City Lightach, na ulicach i przystankach oraz na billboardach. Łukasz Trzciński z Fundacji Magomundi, która jest współorganizatorem wystaw. Staramy się mocno sprecyzować język przekazu. Zastanawiamy się, do kogo docieramy, po co i to określa nam właśnie płaszczyzny dotarcia. Stąd idea wejścia w ogóle w przestrzeń publiczną, skorzystania z nośników typu City Light, Billboard, na których to właśnie w większości przodownicy dzisiaj są obecni na ulicach Warszawy. Stąd też pomysł na te ogromne, gigantyczne, ponad 1000-metrowe fotografie.